Wow. Au! Tak, coś zniszczyłem. Mhm. Tak, Stanisław. Aj! Czołem ludziska, gramy dalej w Factorio. Moi drodzy, trzeba coś zrobić z tymi metalowymi płytkami, bo ogólnie jest słabo. Wydaje mi się, że jednym ze sposobów będzie po prostu chwilowo zatrzymanie produkcji tutaj. Tak? Tutaj zwykły magazynek, bo zobaczcie, tych magazynków teraz już mnóstwo, więc nie muszę produkować. To zawsze trochę zmniejszy również, powiedzmy, że wyłapywanie tych płytek. Za chwilę skończy mi się żelazo, chyba powinienem zacząć rzeczywiście badać, gdzie to żelazo mogę wydobywać. Dobra, to na razie trochę to pociągnie. Powiedzmy, że pociągnie. Z tych rzeczy, które pisaliście mi, powinienem gdzieś po drodze trzymać faktycznie te płytki w skrzyni. Czyli może faktycznie tak trzeba by zrobić, żeby to porozbijać, żeby była skrzynia, a potem ze skrzyni leciało to gdzie indziej, więc pozwólcie, że szybko to zrobię. Okej. Okay. Takie szybkie przejście, proszę bardzo. Tutaj płytki będą już teraz zbierać. Zostawiłem sobie też taki mały zapas, tak? W razie czego. Także niech będzie. Napisaliście mi też w komentarzach, że można zbierać cegły cegłami. Czy jakbym miał jakąś cegłę tutaj w ekwipunku wybraną, to mógłbym zabierać ten chodnik z powrotem stąd. Więc to jest też mocno spoko, gdybym chciał zrobić coś takiego. Tu na razie widzę, że pełną parą idzie. No tak, i pisaliście mi też, żebym zrobił coś takiego jak... pętle. Pętle tych pakietów. Tylko tak, jak zrobię pętle pakietów, to faktycznie one będą tutaj latać. Przez co wydaje mi się, że produkcja w pewnym momencie... Znaczy, produkcja nie stanie, tak? Tutaj jak produkcja stanie, to dla mnie to jest jak najbardziej na plus, bo w tym wypadku nie musiałoby się już produkować kolejne pakiety, przez co mamy spokój, możemy poczekać. I trochę się zaoszczędzi, zaś tutaj tych surowców one się tutaj zatrzymają, więc okej, okay, może w przyszłości rzeczywiście zrobię tutaj pętlę, na razie nie będę jej robił, ale mam to w pamięci. Tymczasem, co więcej byśmy chcieli zrobić? Bo to jest też dobre pytanie. Dystrybucja sieci elektrycznej jest na razie na poziomie pierwszym, się tutaj wynajduje. Tutaj idzie ładnie węgiel, żebyśmy mogli, prawda, sobie tworzyć prąd. Tutaj rzeczywiście z wydajnością nie ma żadnego problemu. Wszystko ładnie działa, wszystko śmiga. Atakują nas na razie... O właśnie, jak widzicie, potwory z tej strony. To nie brzmi, tylko czy ja mam... A no właśnie, tu nie mam się jak chronić przed nimi. Czyli na dobrą sprawę powinienem tutaj postawić, bo te nie wiem dlaczego nie przebiegły. O! Już było ciekawe, tak najeżdżam tutaj mychą. Mam jakby pokazane, gdzie to będzie jechać. To śmiesznie. I co? Coś tu jeszcze jest? Coś tu jeszcze żre, czy zostało właśnie zabite? Nie wiem. W każdym razie chyba muszę zrobić jeszcze kilka... wieżyczek. Pozwólcie, że to zrobię. Dobra, akurat mogę tylko dwie wieżyczki. Bo dlatego, że nie mam już miedzianych, tak, nie mam już miedzianych z tych, jak one się tam nazywają, płytek. A jak widzicie, tutaj jest też ich coraz mniej. Więc na dobrą sprawę, jak wezmę wszystkie, to i tak jest słabo. Tak? Więc rzeczywiście produkcja płytek jest dość słaba. Ale nawet nie ma, ja patrzę, jakbym nawet zwiększyć ilość pieca, to nie za bardzo to daje do wiwatu, chyba że musiałbym na przykład przyspieszyć te taśmociągi. Wtedy szybciej by to dolatywało tutaj też. Teoretycznie, nie? Ale czy ja mogę już tworzyć szybsze taśmociągi? Mogę. Ale to też wymaga ode mnie, kurde, żelaza. Czyli rzeczywiście, no, wydaje mi się, że to żelazo musimy ogarnąć, tylko że ja na razie nie mogę nic więcej robić ponad to, co robię. Głównie dlatego, że zobaczcie, no, musiałbym przyspieszyć wynajdywanie tych pakietów, więc wiecie co, ja chyba jednak zrobię ten obrót tutaj. Nieważne, ile to będzie mnie kosztowało, w każdym razie zrobimy tutaj obrót. Obrót materiałem. O, właśnie w taki sposób. Tak, i z powrotem wracamy tu. No i teraz one będą tu krążyć. Aha. No nie do końca. No właśnie, obrót też widzicie nie jest do końca fajny. Kurde. Jak to zrobić, żeby one to ładnie z powrotem wróciły? Wiem, jak to muszę zrobić. Zaraz to ogarnę. Dobra, mamy energię elektryczną, super, ale my chcemy teraz robić kolejnictwo, nie? 70, więc spoko. Kolejnictwo. Dobra, zobaczmy, czy coś jeszcze szybciej może pójść. Tu może szybciej pójść. Mogę zrobić... O! Mam, że to pójdzie szybko. Dobra, a tutaj natomiast zrobię taki manewr, że tutaj poprowadzę to tak. To obrócę w tę stronę... Dobra,
Zaraz zobaczymy, jak to ustawię. Pyk. I pyk. O! O, chyba coś tu zwaliłem. Okej. Okay. O, i teraz będą krążyć. A teraz te pakiety czerwone... Ja po prostu będę przerzucał podajnikiem. Ale chyba jakimś inteligentnym podajnikiem. Teraz pytanie brzmi też, czy nie powinienem ich w takim wypadku już teraz... No właśnie, przerzucać jednak... Wiem trochę to inaczej, trochę to przestawię, bo teraz zrobię je tu... Tak, one tutaj będą teraz to dowozić. O, i tutaj będę je wrzucał, tak, żeby... Bo zawsze ten podajnik przerzuca na dalszy. Na dalszy tor, nie? Więc teraz czerwone pakiety będą przerzucane po prostu na dalszy plan. Tylko tutaj coś się pochrzaniło, widzę. Tutaj, w tym miejscu. I jeszcze zielone lecą na czerwonym miejscu, więc ja to po prostu pozgarniam. Żeby zrobić porządek. O właśnie, te pakiety teraz sobie tutaj krążą. I może je tu powrzucam w któryś. O, na przykład w ten jeden. No i ten, wiadomo, że będzie już w pełni zawsze zabezpieczony. Będzie miał mnóstwo tam tych pakietów w sobie, więc spoko, dobra. Uzbrojeń, teraz możemy robić czerwone magazynki, tak? Lepsze magazynki, dlatego jeszcze granaty mogę robić, żeby było ciekawiej. Tylko żeby zrobić granat, potrzebuję sporo węgla. I też sporo płytek miedzianych, żelaznych. Na razie sobie to zostawię. Kolejnictwo. Dobra, 70, tak? Pozwala na automatyzację kolei, więc niebawem będziemy mogli wreszcie te kolej robić. Tudzież teraz możemy jeszcze pomyśleć, czy tutaj dobrze idą... Dobra, te pakiety idą dobrze, bo one tutaj się dorzucają zielone. Czy moglibyśmy zwiększyć produkcję czerwonych pakietów? Teoretycznie wystarczyłoby to chyba zmienić na te lepsze stoły, nie? Czy ja mam jeszcze jakiś lepszy stół tutaj? Stół montażowy oczywiście. Mam bardzo mało płytek, przez co będę miał zaraz problem bardzo mocny. A tak w ogóle to zrobiłem przecież jeszcze wieżyczki, nie? Dobra, to te nie muszę kłaść na razie tych murów. Na razie, zaraz pewnie to się zmieni. Bo może trzeba będzie zrobić podwójne mury, bo też pisaliście mi w komentarzach, Staszek, zrób podwójne mury. Tymczasem ja tutaj robię narożne wieżyczki. Może jakoś tak tym razem. Pyk, 100 i pyk, 100. Koniecznie muszę jakieś dostawę tej żelaza zapewnić, ale to oczywiście do tego jeszcze nic nie mogę zrobić. Mogę się za to przejechać. Mamy tutaj trochę tego tutaj węgla. Powiedzmy, że sobie co ja zrobiłem? Wziąłem go do ręki? Nie. Nie chciałem go brać do ręki. Dobra. To przy okazji jeszcze weźmiemy tutaj trochę węgla. Chciałem wsiąść. Chyba enter się robiło, tak? Okej. Okay. Oj. Dobra, tylko zaraz, żebym nie wyrąbał w coś. Pojadę sobie tam, gdzie są tory. Wow. Au! Ja naprawdę mam problemy z prowadzeniem auta. Okej. No to jedziemy. Jedziemy, zobaczymy. Fuck, coś zniszczyłem. Chyba niszczę te. niszczę drzewa. Drewno by się przydało zebrać tak czy siak. Dobra, jak widzicie, ten teren jest... Okej. O kurde. O, weźcie to, obczajcie, co tu się dzieje. Jakie tu są działka? Działko laserowe? Wow. Powinienem tu przyjechać w ciągu dnia. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ileż tu jest, o Boże. A tutaj chyba są jeszcze jakieś tutaj chyba jest legowisko tych całych meneli. Ja tam chyba nie chcę jechać. Za bardzo. W każdym razie, tu chyba jest koniec planszy w końcu. Dobra, mało widać, ale widać tylko tyle, że tutaj faktycznie... Tak, Stanisław. Dobra, chyba musisz naprawić auto, bo trochę go zniszczyłeś. Jak widzicie tutaj... Tutaj jest całe zbiorowisko. Ono jest dobrze kryte, więc tutaj chyba będę musiał po prostu zacząć... zrobić prąd. Dobra, i tak potrzebuję tych płytek cholernych, więc wrócę do bazy. Już widzę, gdzie muszę tu przyjechać, ale potrzebuję więcej płytek, żeby móc wyrobić, wiecie, tam jakieś elektrykę móc zrobić. Aj! Zniszczyłem, no nie mogę. Dobra. Chyba to było, nie wiem. Nie, to było to wysokie. A no właśnie, to wysokie, czyli teoretycznie to niewiele zmienia, ale czy ja zawsze muszę mieć... Ja nie mogę zbierać, myślałem, że ja mogę zbierać podczas jazdy. Ogólnie jestem bardzo marnym kierowcą, jak widzicie.
O rany. Dobra, czyli ogólnie to muszę i tak poczekać, aż mi się to wszystko wynajdzie, żeby móc... Shit. Żeby móc... Kurde! Jaka jazda! Kto mi dał prawo jazdy? No chyba lama. Dobra, poczekamy sobie tutaj, zaparkujemy sobie gdzieś tu. Do widzenia. Będę musiał zebrać teraz wszystkie rzeczy potrzebne. To chyba było rzeczywiście to, bo jest trochę zniszczone. Dobra, naprawiłem samochód. Będę musiał zrobić elektrykę. Tak? Pytanie brzmi, czy to się zaczęło zbierać? Raczej się nie zbiera, bo to wszystko wylatuje dalej. Więc w sumie mógłbym zatrzymać produkcję w ogóle czerwone pakiety się nie robią. Ciekawe czemu. Znaczy, widzicie, znaczy, może nie się nie robią, tak? Tylko po prostu faktycznie, biorąc pod uwagę ten ruch, to skończyły się pakiety czerwone. Produkuje się tylko pakiety zielone i to jest ciekawe. Pakietów czerwonych jest bardzo mało, to dlaczego? Może dlatego, że po prostu jest mało tych produkujących, z tego co widzę. Trzeba by tu jeszcze jeden stół warsztatowy pewnie walnąć, który by brał miedziane płytki i te. Muszę pomyśleć, a co tutaj, co to robi? To chyba robi... To robi płytki ogólnie, czyli musiałbym zrobić więcej miejsca na to, żeby robić płytki. Dobra, to chyba będę musiał tutaj coś poprzemieniać. Okej, okay, wynalazło się kolejnictwo, to teraz może co? Robimy w końcu automatyzację kolei, nie? Umożliwia budowę przystanków kolejowych używanych do automatyzacji kolei. Super! Dobra. A co nam w ogóle dało to, że że mamy koleje? Pozwala na efekty. Możemy już budować tor, więc jest spoko. O kurde, tylko do budowania toru potrzebuję... O Jezus Maria, żeby zbudować w ogóle lokomotywę i móc budować to, to ja potrzebuję stali. O kurde, czyli problem... problem z metalem cały czas istnieje. Prawdopodobnie będę musiał go sobie chyba jakoś... Nie wiem jak, ale chyba rzeczywiście przenosić samochodem na początku, zanim kolej powstanie. Czyli jak nic, będę musiał bardzo szybko na początku zbudować system, który zapewni mi prąd w tamtej części. Tak? Tam będę musiał go zabezpieczyć też, więc będą mi się przydadzą... Dobra, stal mi się przyda przede wszystkim. Czyli zanim tory, to na początku jeszcze muszę tutaj ogarnąć trochę motyw z żelazem, koniecznie, żeby móc chociaż tutaj mieć dostarczanie tego żelastwa pierdzielonego. No to sobie pozbieram teraz trochę... nie ten przycisk wcisnąłem. Pozbieram sobie trochę tych... Co to w ogóle tutaj robi? A tutaj on mi... A, on tu mi zbiera żelazne płytki. Zapomniałem też o tej skrzynce. Tu jest skrzynka, która zbiera płytki. Dobra, to teraz trzeba się tego pozbyć. Nie wiem czemu ja tego nie zauważyłem wcześniej. W każdym razie rzeczywiście nie zauważyłem. Trochę podrzucam tych płytek, żeby cały czas były w obiegu. Tak. Teraz jest mocno spoko. Dobra, no to teraz rzeczywiście już tutaj nie ma skrzynki, która zabiera te płytki. Już powinno być trochę lepiej. Ewentualnie mógłbym tutaj jeszcze wmontować na szybko. Więc dajcie mi sekundę, tylko pewnie teraz, dobra, jeszcze mogę zrobić te. Dajcie mi sekundę, jeszcze szybko tutaj to przemielę trochę, żeby tutaj zwiększyć, dać jeszcze jedną produkcję, produkcję tych kogów, tych tutaj płyteczek, żeby dać jeszcze jedną próbę czerwonych pakietów, chociaż widzę, że czerwone pakiety zaczęły krążyć, nie wybrałem żadnego nowego tutaj tego. Automatyzacja kolei, okej, okay, efekty, wagon towarowy i przystanek kolejowy. Dobra, automatyzację zaczniemy, niech będzie. Dobra, bo to jest nasz pierwszy cel, nie? Więc tutaj wydaje mi się, że jeszcze tutaj coś przerobię, dajcie mi sekundę. Okej. Okay. Czyli teraz mamy tutaj cztery automaty, które produkują, jak widzicie, stoły montażowe, czerwone pakiety. Jestem też ciekawy, czy jak zrobię sobie na przykład niebieski stół montażowy i postawię go dokładnie na czarnym stole, to ciekawe, czy przejmie jego funkcję. To jest dla mnie ciekawe. Zaraz zobaczymy ten test. I zaraz polecimy doprowadzić do prąd tam do tych części, mam nadzieję, że nie rozpierdzielając już żadnych innych rzeczy po drodze. Teraz ja w ogóle chyba mogę już produkować, tak, mogę już robić duże słupy elektryczne, tylko potrzebuję do tego stali. No właśnie, stali. Na razie muszę poczekać z tą stalą. Zobaczmy, czy to będzie działać. Faktycznie. Okej. Okay. Dobra, czyli teraz już usprawniłem nawet produkcję czerwonych pakietów, chyba mi się tak wydaje. Dzięki temu. Dobra, mam lepsze stoły. Dobra, mam teraz dużo...
dużo zabawek, więc mogę rzeczywiście coś tu pocisnąć. Przy okazji jeszcze zrobię trochę tych zwykłych taśmociągów. Niech one tam się produkują. No właśnie, bo potrzebujemy teraz tutaj dostawy. Czyli ja się teraz, moi drodzy, teleportuję znowu na drugą stronę, skoro mam już surowce, żeby zacząć produkować tam prąd. No dobra. Teraz to wszystko, póki jest tutaj jasno, wymaga ode mnie trochę pracy, nie? Bo chcielibyśmy tutaj, moi drodzy, trochę przede wszystkim tutaj postawić ochronę. Tak, w razie czego. Tutaj będą skrzynie, które będą dostarczały... Okej, dobra, widzę to. Tylko teraz muszę dostarczyć tutaj prąd. Czyli muszę zbudować cały system, który będzie mi dostarczał prąd. Czyli tak, potrzebuję bro silnika parowego, potrzebuję tak, powiedzmy... O Jezu, dużo tych bojlerów chyba. Naprawdę bardzo dużo. Tu mamy średni słup elektryczny, jeden tak naprawdę, ale będę potrzebował teraz bojlery. Będę też potrzebował, kurczę, co będę potrzebował? Będę potrzebował też tutaj te rurki. I przede wszystkim pompę wodną potrzebuję. Dobra, no to zróbmy to wszystko, żeby tutaj zaprowadzić porządek i niech prąd powstanie! Okej, nadszedł czas, by odbudować tory kolejowe i uzyskać dostęp do odległych kopalni. Bo mi się udało oczywiście tutaj wszystko zgromadzić. O kurde! Zgromadź zaopatrzenie w samochodzie i własnym ekwipunku. Zaopatrzenie samochodu w czasie, gdy jesteś w pojeździe. Magazynek amunicji przebijającej, stalowa płytka, żelazna płytka, miedziana płytka, panel słoneczny. O kurde! Przecież ta misja jest na wiele lat! Zobaczcie! Przecież to będę kolekcjonował normalnie miliard tysięcy lat. Tylko teraz już w ogóle się ogarnąłem. Nic się nie produkuje, więc muszę coś tutaj zrobić. Panel słoneczny to później. Znaczy tak, foto niedostępne na razie. Potrzebuję zaawansowaną elektronikę zrobić. Dobra, no to zróbmy. Tutaj w ogóle co jeszcze jest? Zaawansowany układ elektroniczny i układ procesorowy jest tutaj. O, coś takiego ciekawego się tutaj będzie działo potem. Dobra, niech się wynajduje. Tymczasem ja tutaj potrzebuję... Przede wszystkim ogrodzić to, tak? Bo tutaj zacząłem budować coś w tym stylu, takiego dziwnego. Wszystkim muszę to ogrodzić. Przynajmniej na razie tak prowizorycznie, powiedzmy. Ile to się będzie tutaj chować? No ja myślę. Aha, bo mi się zniszczył, o kurde, zniszczył mi się ten. Haha, kilof. Dobra. A, nie mogę zrobić stalowego, no dobra, przeżyję jakoś bez tego. W każdym razie, widzicie, nie mam węgla. A czy tutaj w ogóle jest gdzieś w okolicy węgiel? Czy ja się tak załatwiłem i teraz bez węgla tu przyjechałem i nie ma co mi ogrzewać tego wszystkiego? A może tutaj powinienem panele słoneczne postawić, a nie dostarczać węgiel? Tylko, że ja jeszcze paneli słonecznych produkować nie mogę. Będę musiał ręcznie. Jakiś atak gdzieś, nawet nie wiem gdzie. Chyba nie widzę gdzie. Ja będę musiał ręcznie chyba dostarczyć jeszcze trochę węgla, z tego co widzę. Haha, czyli muszę wrócić i dostarczyć węgla, żeby to cokolwiek zacząć robić. Dobra. Zaawansowana elektronika zbadano, spoko, więc teraz co? Teraz może trzeba by zobaczyć zwiększenie ładowności podajników. Zwiększa ilość przedmiotów, które przenoszą podajniki pomiędzy pojemnikami, wagonami i maszynami. Spoko, ale i tak ja chcę zrobić fotowoltaikę, żeby nieskończone źródło energii jednak bezużyteczne w nocy. No właśnie, efekty. Panel słoneczny. Może to będzie sposób na to, żeby zacząć produkować prąd bez użycia tamtego zestawu, ale jak widzicie, przyłapaliście mnie akurat w momencie, gdy znowu, kurna, wyrżnąłem samochodem w słup. Ja po prostu, naprawdę, prowadzenie auta tutaj w Factorio jest naprawdę wyzwaniem. Okej, moi drodzy, no więc chyba przywróciłem rzeczywiście działanie tego teraz. Trochę lamp zrobię, bo tu trochę ciemno, faktycznie. W tych miejscach jest, więc trochę lamp porozmieszczam, żebym chociaż widział, co tu się kurde dzieje. A jak widzicie, teraz mogę zebrać trochę tych... Zanim puszczę tu kolej, to pewnie będę mógł jeszcze tu się pobawić trochę i pozbierać... Wiecie czego, tego... tej rudy żelaza. Na początku chcę w ogóle widzieć, co tu się dzieje. No właśnie tak. Jakoś tutaj, żeby było chociaż trochę jaśniej, nie?
No i teraz widzicie, te tutaj skrzynki zaczynają zbierać. Zaczynają, kurczę, zbierać wszystko, co trzeba do, powiedzmy, tak, to będą tory chyba musiały być zbudowane, tak mi się przynajmniej wydaje, że tu się tory zdecydowanie przydadzą. Teraz próbuję postawić tak inteligentnie. No tutaj będą tory, więc to nie będzie dobre rozwiązanie, żeby tutaj stawiać prąd. Prawdopodobnie prąd będzie trzeba postawić jakoś inaczej. Te słupy są dobre do przeprowadzania na dalekie dystanse, nie? Więc może rzeczywiście walniemy na razie tak. O. Tutaj i tutaj. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie widzicie, tutaj się po prostu to zbiera, bo tutaj produkcja jest masakryczna. Zaraz trzeba po prostu to zebrać ze sobą pewnie i samochodem przewieźć. Tak? To zawsze będzie jakaś dostawa. Tylko będę musiał to jeszcze tak jakoś ogarnąć, żeby tamte piece mogły mi rozdzielać to żelazo, żebym mógł zacząć produkować stal. Bo tutaj głupotą jest produkowanie czegokolwiek. Tu mógłbym zrobić produkcję stali, tylko że tu nie mam węgla. Poza tym niebawem mi się skończy też tutaj węgiel, który dostarczyłem, więc prąd za chwilę siądzie. Więc ważne jest to, żeby tutaj te podajniki inteligentne zbierały mi to rzeczywiście tutaj do tych skrzynek. Tak? O właśnie, o to chodzi. Może na przykład wtedy zabierzemy skrzynkę stąd, żeby postawić ją tutaj. Żeby one cały czas coś tutaj zbierały. Może jeszcze jedną skrzynkę. Tutaj. O, i teraz mamy dużo podajników. Przepraszam bardzo. Które zbierają do skrzynek. No teraz mogę to zabrać. Wpierdzielić to tak naprawdę na ten samochód, nie? W sumie to zrobię. I sobie teraz samochodem po prostu sam przewiozę całe to żelazo do bazy. Zanim jeszcze powstanie tutaj kolej oczywiście, nie? Więc teraz oczywiście tej rudy żelaza tutaj nie jest jakoś super dużo. Ale zawsze coś, nie? I teraz można to sobie po prostu pięknie tutaj... O Boże. Pozrzucać. O właśnie, tak. Całą rudę żelaza zrzucę. Jeszcze mogę nawet przejść się po tych taśmociągach, prawda? O... I też pozbierać z F-em wciśniętym. Kradnę go normalnie, jakbym go nie widział przez rok. Dobra, no i teraz wsiądziemy do samochodu. Wrócimy do bazy i tam jakoś to zrzucimy. Tu jak widzicie, poprowadziłem po prostu rurę dwa razy pod ziemią tu, żeby nie było żadnej przeszkadzajki. I teraz pójdę do bazy, wrócę. Mam nadzieję, że nic nie rozpieprzę po drodze. Chociaż to jest w sumie realne, że ja to jednak rozpieprzę. Ja mogłem ten prąd właśnie doprowadzić przez te wielkie słupy. I tak prawdopodobnie zrobię później, usuwając tamto źródło energii, ale to na razie takie tymczasowe. Teraz będę musiał zacząć produkować stal i potem zamienimy źródło prądu z spalinowego na elektryczny i być może nie będą mnie atakowały tam stwory, bo teraz pewnie będą atakowały mnie tam, ponieważ, jak dobrze widzieliście, no będą atakowały, ponieważ no kurde no. Nie ma opcji, żeby nie atakował, bo tam jest za dużo spalin, a one lecą na spaliny. Dobra. Czyli tak, tutaj walimy skrzyneczkę. Tutaj walimy szybki podajnik. Głupi jestem. Wystarczy po prostu, że wszystko... Aha, dobrze, ja ten samochód daleko zostawiłem. No, na szczęście nie. Wszystko biorę. I wszystko wrzucam. Teraz, żeby do dobrej skrzynki. To tutaj powrzucam. O, i teraz proszę bardzo, zobaczcie. W sumie jeden podajnik mi wystarczy. No, mógłbym to też rozbić. Na zasadzie taki, że wiecie, pozbierać trochę tego i szybciej rozprowadzić, wrzucając na drugi podajnik, tak? Ale ogólnie wreszcie będzie tego więcej, więc można by też zainwestować w lepsze piece. Czy ja mam... W ogóle mam dostępu do lepszego pieca? Czy jeszcze tego nie wynalazłem prawdopodobnie? Więc na razie chyba postawię zwykłe piece. Tak? Zamiast tych rurek niech będą piece. Kurde, tam atakują cały czas z tamtej strony, ale dostają mocno w papę, więc tam... Znaczy nie są w stanie przebić. Dobra, wybudujmy teraz te piece tutaj. Dwa brakujące w sumie. To róbmy to, co brakuje. Zobaczymy, co będzie dalej. Okej, jak widzicie, nie ma już problemu z pakietami. Tu w ogóle już zobaczcie, te pakiety tak krążą w nieskończoność. Ja mam ich po prostu nadwyżkę. Teraz nie muszę się martwić o to, że nie wynajdę wszystkich rzeczy. Muszę się teraz skupić w takim wypadku na tym, żeby z tej oto również skrzyni, gdzie magazynuję i widzicie sobie płytki miedziane, szła produkcja stali, która też będzie wymagała ode mnie pieców. Nie wiem, która technologia pozwoli mi budować, chyba tam mi zbudowa... Tak, tutaj są stalowe piece. Tylko potrzebuję do tego jeszcze stali. Przepraszam. Więc żeby tutaj... Dobra, czyli muszę poczekać, aż mi się zrobi fotowoltaika. Ja tu przy okazji zbuduję, moi drodzy, produkcję
produkcję pieców. Więc teraz może zrobię to przy was od razu, żeby nie przyspieszać te rozgrywki co chwila. Tutaj będziemy szli gdzieś w cholerę, tak, żeby zrobić tutaj gdzieś może produkcję rzeczywiście stali. Czyli tak, będziemy chcieli, tylko teraz tak, z jednego podajnika będzie czerpane na dwa razy, nie wiem czy to jest dobry pomysł. Dobrze byłoby tutaj z jednej skrzynki, no dobra, można by z jednej skrzynki walić, żeby podajniki zabierały, tylko ciekawe czy potem te podajniki są na tyle inteligentne, żeby raz zabrać z jednej, a raz zabrać z drugiej strony, nie? Tego niestety nie wiem. Tu mogę sobie zrobić jeszcze jedną kopalnię, która będzie mi dostarczać płytki. Zaraz, co jest w ogóle potrzebne, żeby produkować stal? Zobaczmy, co mi potrzebne jest do stali. Potrzebne mi są 5 żelaznych płytek, więc w sumie tylko żelazne płytki. To nie jest tragedia. Znaczy, to byłaby tragedia, gdyby nie była tragedia. Jeżeli w ogóle to, co mówię, ma sens, a pewnie nie ma sensu. O, teraz zaatakowali mnie tam z dołu. Skubańcy. Dobra, czyli będziemy szli teraz sobie tędy. Tu po drodze produkując, moi drodzy, stal. Tylko teraz tak, skoro idziemy tutaj, więc dobrze byłoby piece porozstawiać z tej strony. Nie, z tej strony. Z tej strony głównie dlatego, że jak będę wrzucał na ten sam... Bo chcę wrzucać dokładnie na to samo... Zaraz, czy stal to nie musi być piec. Stal to nie jest piec, moment. Stal to jest... Wydaje mi się, że jednak... Ten stół montażowy. Zdecydowanie chyba tak. Żelazna skrzynia. Dobra, żelazna skrzynia na razie niech sobie stoi obok. Jest mi na razie niepotrzebna. No tak, czyli nie potrzebuję mam te piece tutaj na razie. Bo te piece mi na razie nie są potrzebne. Ważne, żeby tu się pojawiły te stoły montażowe. I to stoły montażowe będą pobierać... Oj, tu będzie mi potrzebny szybki podajnik. Będą pobierały płytki i przerabiały tutaj, moi drodzy... Będą robiły stal. Gdzie ta stal jest? Stal! Nie, no dobrze, w piecu! Kurde, wszystko mi się chrzani. Wszystko jest dobrze! Stanisław, ty w ogóle nie ogarniasz, po prostu lama! Oczywiście, że w piecach. Czyli piece potrzebują... Aha, tylko co? Piece potrzebują i tak węgla. I tak piece potrzebują węgla, no właśnie. Więc tak czy siak, na tej taśmie będzie dostarczany węgiel. Tak? Tu zaraz go będziemy tutaj produkować raz jeszcze, czyli... Gdzieś tu już miałem, dobra, mam tutaj, one gotowe są tutaj w tym miejscu. Dobra, fotowoltaika, pięknie, robimy teraz stalowe piece, proszę bardzo, nie ma się co zastanawiać. Czyli tak. Tak, żeby to dłużej wystarczyło, więc faktycznie może gdzieś tu postawimy jedną. I na razie tutaj drugą. Zobaczymy, jak to będzie szło. Tak. Zobaczymy, jak ta produkcja będzie żarła się, czy produkcja będzie w pożądalu, tak? Teraz pytanie, jak to będzie w jednym miejscu brało? Kurde! Trochę kiepsko. Moment, bo ja muszę brać z jednego i dobra. Węgiel musi w tym przypadku jechać na tym samym taśmociągu, co jadą płytki. Niestety. Dlatego zaraz obczaję, jak one będą tu jechać. Czyli przeprowadzimy to w ten sposób na razie. O! Zobaczymy, jak one... W ogóle tutaj, co ja zrobiłem tutaj w tym miejscu? Nie mam pojęcia. Okej, okay, dobra. Już mi się to nie podoba, że idą na dwa. Tutaj będzie trzeba zrobić przerzutkę, żeby one szły jednym taśmociągiem. Czyli tak naprawdę wystarczy, że zrobię w ten sposób. Pek i pek. Tak? O, już idą pięknie. Pozbieram ten węgiel. Tak, i tutaj, z tej strony za to, o proszę bardzo, będą dostarczane płytki, tak. Więc teraz można to, tam psa atakujcie i tak zginiecie wszyscy. Chociaż w sumie aż 14 powiadomień. To jest całkiem dużo, ale nie ma tu nigdzie wykrzykników, więc spoko. I teraz, wreszcie ogarnąłem motyw. Dobra, czyli tak, tu będą piece. One będą miały dostarczane szybkim podajnikiem. Gdzie są te szybkie podajniki? Się schowały, kurde. Okej. Okay. Tam coś tam cały czas pieje. Dobra. Bo tutaj dużo na głowie mam w tym momencie. Cały czas atakują. Chyba jednak będę musiał to obadać. Za chwilę. Co tam się dzieje. Ale na razie chcę produkować stal. W jakikolwiek najmniej inwazyjny sposób. No właśnie, potrzebuję tutaj lepszego prądu.
tutaj. Coś mi się nie podoba to, że cały czas... Co to jest? Alarmy? Aaaa! Mogły atakować... To one mogą atakować moją drugą bazę. O kurde. Muszę tam chyba polecieć i zaraz zrobić porządek. W sumie tak. Dobra, bo tu się będzie teraz stal produkować, nie? Dobra, muszę zrobić porządek, bo oni cały czas coś tam niszczą. A kurna! Nie jest dobrze. Stanisław? Aha, ty i twoje skille jeżdżące. Lećmy, jedźmy, bo tam chyba... Fuck, wydaje mi się, że atakują moją bazę numer 2. Dlaczego tamte działka nie strzelały? Co tu się odpierlandala? Wow! Co tu się dzieje? Gdzie one są? Gdzie one są? Ja tu nie widzę, nie mam w co strzelać. Cały czas trzymam spację. Tutaj była małpa. Dlaczego to nie strzelało? O kurde. Wow! Fuck! Co to jest za tałataństwo? Jesus. No tak. Kończy się prąd, dlatego nie zaczęło nie działać. Okej. Świetnie. Dobra, ruda żelaza jest pełna. Kurde, mam jeszcze większe zniszczenia niż były, fuck, widzicie? No dobra, tu trochę nie ogarnąłem, faktycznie. Na szczęście zabrałem ze sobą trochę żelaza. Kurde, no nieładnie, no niedobrze. Nie byłem przygotowany na to, że tu mogą mnie atakować. Dobra, na razie muszę... Straciłem działka laserowe, no moje gapiostwo, no przyznaję, tak? Muszę odbudować teraz to wszystko. Na tyle, na ile jestem w stanie. I moi drodzy, ten. I odbudować to i chociaż postawić podstawowe wieżyczki. Dobra, są trzy działka. Mam nadzieję, że to trochę... To ich trochę zatrzyma. Oddzielimy te działka jeszcze murem. W razie czego, okej. No dobra, tutaj dokonało się trochę zniszczeń. Czy ja jestem w stanie to... Dobra, zrobimy trochę tych bardziej wypasionych. Tych, no, wiecie co. Tych bardziej wypasionych taśmociągów. Okej. Dobra. Trochę tego tutaj widzę poniszczyły mędy, no. I to moje skrzynki też zniszczyły. Dobra. No nic, no, moje gapiostwo. Przynajmniej dużo żelaza zabiorę mimo wszystko. Moje gapiostwo, bo rzeczywiście skończył się prąd. Skończył się głównie węgiel. Tak? Więc sami widzicie. Nie, zapomniałem o tym, że laserowe działka są na... faktycznie na prąd. Więc będę musiał tu bardzo uważać. Trochę zebrałem tego... Jak tutaj znowu przyjdą i zniszczą, to będę musiał tutaj wrócić jeszcze raz to naprawić. W każdym razie, moi drodzy, widzicie, że tutaj cały czas coś się dzieje. Sygnalizacja kolejowa, to mnóstwo potrzebuje tego. Siła ognia broni palnej. Nie mogę powiększać inwentarza, widzę, w tej misji. Dobra, zrobimy to. Wydaje mi się, że mniej więcej widzicie, jakie tutaj są problemy w tej grze. Więc tutaj cały czas coś się dzieje, coś trzeba ogarnieć, coś trzeba kombinować. Tu trochę naprawiam, co się daje, bez murów, bez przesady. Murów nie muszę naprawiać, chyba że ten jeden konkretny, ten narożny. No właśnie, kończy się niestety, ale prąd. Więc będę musiał bardzo, ale to bardzo zastanowić się nad swoim życiem. Tak? Może postawię tutaj jedną wieżyczkę. Wiem, że na zewnątrz ją stawiam i zaraz... Dobra, zaraz ją obuduję. Jedna, jedyna mała wieżyczka. Która będzie miała tutaj w sobie część z moich magazynków. W razie czego niech chroni. Zawsze minimalna ochrona. Jak widzicie. Co tu się w ogóle dzieje? Aha, to ja tutaj postawię już zwykły. O... Niech teraz dostarczy jakkolwiek, nie? Oj, teraz rzeczywiście... Proszę bardzo, ruda żelaza się tutaj zbiera. A teraz z drugiej strony widzę, mnie atakują. Więc teraz, moi drodzy, ja wrócę znowu do swojej kochanej bazy. Tu niestety muszę... Prędzej czy później... O Jezu, jeszcze zarąbałem znowu w ten prąd. Prędzej czy później tak będę musiał tutaj to wszystko zlikwidować, bo będę chciał zrobić pewnie panele słoneczne. No ale sami widzicie, ile tu jest roboty, ile tutaj jest ogarniania, więc... Więc no, kurna, no to na moje skłonności, szczególnie, że staram się myśleć o wszystkim i jeszcze myśleć, co gadać. No, o wiele łatwiej gra się w Factorio, kiedy ma się kontrolę nad tym wszystkim. I nie trzeba myśleć nad takimi rzeczami właśnie jak, o Boże, co ja teraz muszę zrobić, co ja muszę mówić, żeby było z sensem, nie?
Dobra, okej. Okay. W każdym razie, bierzemy całą tę rudę. Gdzie ją chciałem wrzucić? Ja miałem wrzucić w jakieś tutaj jeszcze skrzynki. Może powrzucam tutaj do tej skrzynki, żeby wrzucało. Jeszcze zbiorę stąd. Powrzucam do jakiejś innej skrzynki. Proszę bardzo. O! No na pewno tego z tym żelazem teraz problemu nie będzie. Więc spokojnie mogę zacząć. A to może jeszcze, wiecie co, dokończę chociaż robić tutaj stal. Żeby ta stal się tutaj produkowała. Atakują pewnie z drugiej strony. Mam nadzieję, że teraz się już obronią. Przed atakiem. Jak nie, to trudno. Nawet, że będę musiał odbudować całą bazę z tamtej strony. Ale chyba sami widzicie teraz, jakie tutaj są normalnie problemy trzeciego świata. Zaraz zobaczymy, czy tam się uciszy, czy jednak będzie problem. Tutaj zacznę zbierać stal. Tutaj stoi ten prąd. Więc jakoś postaram się może to trochę... Trochę to nie będzie może optymalne moje podejście. Ale tu przynajmniej będę zbierał na tych podajnikach tę cholerną stal. Tak? O, ona teraz będzie mogła tam być eksportowana. Tak samo tutaj, więc zabiorę ten prąd i postawię go może obok. Tutaj. No, i ten sposób mam nadzieję, że uda mi się w końcu zacząć zbierać stal. Więc gdzieś tutaj na końcu tej linii prawdopodobnie postawię skrzynkę, tak? Czyli szybki podajnik. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądać. Gdzieś tutaj była ta skrzynka dodatkowa i tutaj w tej skrzyni, proszę bardzo, będę zbierał stal. Stal mi się na pewno przyda, tu oczywiście jeszcze potrzebuję, co? Potrzebuję prądu. Rozumiem, że już nie mam zrobionych tych sztachetek prądowych. Na razie stali jeszcze nie mam, więc niech mi zbiera to. Okej, dobra. Pyk. Okej, no i teraz zbieram sobie stal. Jest spoko, mam przynajmniej dwa piece, które te stal robią. Pewnie już teraz przygotował się stalowy piec, tylko na razie nie mam stali, ani kamiennej cegły, żeby było ciekawiej. Więc gdzieś muszę przerwać zbieranie, produkcję. No właśnie, to kamienne cegły tutaj się od razu, widzicie, zawsze zamieniają w te mury. A może ja powinienem rzeczywiście zacząć też te kamienne cegły zbierać, tak? No bo bez kamiennych cegieł nie jestem w stanie nic zrobić, czyli gdzieś tutaj powinienem też zrobić jakąś odnogę, albo przynajmniej jeden piec powinien mi też produkować kamienne cegły, które będę sam zbierał, tak? Czyli tak naprawdę powinienem zrobić taki szybki myk. O, i proszę bardzo, i teraz ten piec, jeden jedyny piec, zaczyna tutaj mi zbierać cegły, które będą mi potrzebne, żeby móc produkować... Już nawet zapomniałem, do czego mi te cegły były potrzebne. Panel słoneczny to w ogóle jeszcze jakieś układy elektroniczne, stalowe płytki, więc spoko, to można ręcznie. Aha! No właśnie, żeby produkować stalowe piece, tak? Potrzebuję cegieł. Więc być może powinienem jeszcze jeden tutaj prawdopodobnie postawić piec, tylko może trochę dalej, bo tutaj niestety, ale prąd musi jeszcze dochodzić, a jeszcze nie mam tych fajnych, wypaśnych, kurczę, pieców, bo jeszcze nie mam za dużo stali, tak? Więc jeszcze można by zrobić taki manewr, żeby jeszcze produkować raz. O, proszę bardzo. Pyk, pyk, pyk. I pyk, pyk, pyk. O, i w tym momencie, jak tylko doprowadzę tu jeszcze prąd, proszę bardzo, mam drugi piec, który będzie prawdopodobnie teraz będzie dostarczał kamień, tak? Mogę tu dorzucić tę resztę kamienia, który zebrałem. Proszę bardzo, ten piec jest pełny w ogóle, zawsze będzie miał pełne ręce roboty, ten też. Proszę bardzo. I teraz, moi drodzy, właśnie... Tylko nie wiem, czy nie powinienem mieć tego kamienia jednak trochę. O, coś mi się zbudowało jeszcze przy okazji. Okej, zwiększenie ładowności podajników. Bardzo spoko. Szybkostrzelność broni palnej. Siła ognia broni palnej. Zwiększenie ładowności. Jeszcze raz, efekty. Wzrost ilości przedmiotów przenoszonych przez podajnik pomiędzy pojemnikami o jeden. Okej. No to jeszcze zróbmy może te sygnały... Dobra, sygnalizacja to bardzo dużo czasu wymaga. A niechaj będzie jeszcze zwiększenie tych podajników. No chyba wystarczy, naprawdę wystarczy, jeśli chodzi o ten odcinek z Factorio. Moi drodzy, jeśli macie dalej dla mnie jakieś sugestie, to możecie oczywiście śmiało pisać. Ja chętnie tutaj te sugestie przyjmuję, jak widzicie, pewnie zwiększę jeszcze produkcję stali. Mam też trochę tych stalowych płytek, więc teraz mogę zacząć prawdopodobnie budować kolej. I mam nadzieję, że tamta druga część bazy, która została zaatakowana przez moje sieroctwo, przeżyje dłużej. Nie mam pojęcia, gdzie zostawiłem samochód. Żeby jeszcze ciekawiej gdzieś tutaj musiałem go podprowadzić, więc jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Ja wam pięknie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Factorio już niebawem. Trzymajcie się, wielka piona, pozdro, cześć!